Dzień dobry, moje nazwisko Prędki Jacek. Dzisiaj zajmiemy się jednym z zadań maturalnych z roku 2014. Przejdźmy do arkusza. Mamy tutaj egzamin maturalny z informatyki, poziom rozszerzony, część druga. Jest to egzamin maturalny w formule do roku 2014. Interesuje nas zadanie czwarte, związane z arkuszem kalkulacyjnym o nazwie Ferma. I przeczytajmy teraz zadanie. Pani binarna została właścicielką kurzej fermy, na której znajduje się 200 kur niosek. Kilogram paszy kosztuje 1,9 zł. A jedna kura zjada przez cały dzień 0,2 kg paszy. Rozważamy okres hodowli trwający 180 dni. Dni są ponumerowane od 1 do 180. Pierwsza niedziela przypada 7 dnia. Codziennie w południe, z wyjątkiem niedziel, każda kura znosi jedno jajko i tego samego dnia pani binarna sprzedaje wszystkie jajka w cenie 0,9 zł za sztukę. W okolicach fermy grasuje lis, który w każdy dzień o nieparzystym numerze po zmroku, czyli po posiłku kur, po zniesieniu i ewentualnym sprzedaniu jajek, zmniejsza liczbę kur o 2 sztuki naraz. Co 30 dni, to jest w dniu 30, 60 i tak dalej, rano, przed posiłkiem kur, pani binarna powiększa stado o 20%, kupując kolejne kury na giełdzie. Liczbę kupionych kur zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej po 18 zł za sztukę. I proponuję na początek stworzyć pewne zależności, które wypadają z tego zadania. Przejdźmy do arkusza kalkulacyjnego. Tutaj sobie możemy go powiększyć do czytelności naszych zapisów. Interesuje nas dzień hodowli. Te dni są rozłożone od 1 do 180. Czyli tutaj do 181 wiersza będziemy mieli część naszych obliczeń. Dobrze. I teraz, z racji tego, że część naszych danych odwołuje się do elementów związanych z dniem tygodnia, drugą kolumnę zrobimy właśnie z dni tygodnia, czyli dzień tygodnia. Nie możemy tutaj użyć prostej formuły sprawdzenia dnia tygodnia, ponieważ mamy te dni tylko wyliczone, nie są to daty kalendarzowe. Z racji tego, że co siódmy dzień będzie niedzielą, będziemy dzielić poszczególne liczby dni przez 7 i tam, gdzie nie będzie reszty, to znaczy reszta będzie wynosić 0, przypadnie nam niedziela, czyli dzielimy numer dnia przez 7. Teraz tą formułę kopiujemy na resztę wierszy i widzimy, że zgodnie z treścią zadania siódmy dzień przypada w niedzielę, czyli niedziela będzie wartością zerową w tej kolumnie. Teraz musimy sobie sprawdzić, jak wygląda wahanie ilości kur. Na początku będziemy mieli dwa stany. Kury rano i kury wieczorem, czyli kury rano. I tu możemy od razu zrobić sobie kury
wieczorem. Kury rano i kury wieczorem. Przejdźmy do zadania. Wartością inicjalizującą zadanie jest 200 kur. I teraz wiemy o tym, że w okolicach fermy grasuje lis, który w nieparzyste dni zabiera dwie kury ze stada. Czyli mamy, że jeżeli mamy do czynienia z nieparzystym dniem, czyli reszta rozdzielenia przez 2 wynosi 1, to lis zabiera dwie kury. W przeciwnym wypadku, jeśli tego dnia nie ma, stado pozostaje bez zmian. I tutaj widzimy, że rzeczywiście był to dzień nieparzysty i zostały uprowadzone, jeśli można tak się wyrazić, dwie kury. I teraz jeśli chodzi o ranne tutaj elementy, to rano, jeśli chodzi o liczbę kur, co 30 dni, czyli w dniu 30, 60, pani binarna powiększa stado o 20%. Czyli tutaj sobie musimy założyć warunek istnienia co 30 dni konieczności powiększenia stada kur o te 20%. Teraz jak to można zrobić? Jeżeli, i teraz co? Sprawdzamy, czy mamy do czynienia z dniem 30, czyli sprawdzamy sobie, w tym przypadku to będzie A3 już 30, jeśli to jest dzień 30, to co w tym momencie? Musimy oczywiście zaokrąglić w dół, bo takie mamy w obliczeniach dokonać operację. Teraz tak, pani binarna zwiększa stado kur, które było ustalone wieczorem poprzedniego dnia o 20%, czyli stado wieczorne zwiększamy o 20%. Jeśli oczywiście tego 30 i wielokrotności dnia nie ma, to stado zachowuje swoją niezmienną wielkość. Tak to wygląda. I to możemy sobie już skopiować. Tak to będzie wyglądać. I tu mamy kury rano oraz kury wieczorem. Dobrze. Przejdźmy może do pytań, które mogą troszeczkę podsunąć nam dalsze rozważania. Na razie ustaliliśmy ilość kur. Może podpunkt A. Podaj, w którym dniu i o jakiej porze dnia po raz pierwszy liczba kur ponownie osiągnie wartość dokładnie 200 sztuk. I tu sobie sprawdzamy. Jest to dzień 33 wieczorem. Tutaj widzimy, że nie mamy wcześniej żadnej liczby dwusetnej. Czyli dzień 33 wieczorem. I teraz tak, z racji tego, że zaczynamy dopiero robienie arkusza i tutaj od razu widać, że tych kolumn będzie znacznie więcej, zróbmy sobie tą odpowiedź zdecydowanie dalej, tak aby potem nie mieć problemu z szeregowaniem danych. Może tutaj dosyć, to jest myślę dosyć daleko,
Czyli zadanie 4a. Zadanie 4a. I tutaj jak ręcznie odczytaliśmy z naszego wykresu, jest to dzień 33. Po zmroku, można również napisać wieczorem. Nie ma to aż takiego znaczenia. Tak, jeszcze raz tutaj pokazuję. Tutaj mamy dzień 33. Sprawdźmy z kluczem odpowiedzi. Wyglądam, jest. To jest zadanie czwarte. 30 dnia po zmroku wieczorem. Jest to odpowiedź prawidłowa. Przejdźmy do kolejnego pytania. Podaj łączną kwotę, jaką pani binarna wydała na paszę dla kur w ciągu 180 dni. Dobrze. I tutaj mamy jeszcze dzienny. Dobrze. Przejdźmy może do kolejnej rzeczy, które możemy wywnioskować z danych, które zostały nam udostępnione. Teraz może tutaj będzie kolejna rzecz. Koszt kur, ponieważ tam będą zyski. I teraz tu możemy sobie rozpisać kolejne rzeczy. Na początku koszt kur wynosi 0, ponieważ nie wydaliśmy pieniędzy na ich kupno. Bo tu chciałbym obliczyć te wartości, gdyż będą one potrzebne do późniejszych pytań. Czyli na początku obliczamy koszt kur. Czyli ile trzeba zapłacić rano za tą kurę. I teraz sprawdzamy, czy mamy do czynienia z 30 dniem. Jeśli tak, to koszt pojedynczej kury wynosi 18 zł. I teraz musimy wiedzieć, ile tych kur zostało zakupionych. Najprostszą rzeczą będzie odjąć od rannej, już powiększonej ilości kur wartość z poprzedniego dnia nocną. Wtedy wiemy, ile tych kur zostało zakupionych, czyli wartość ranna bieżącego dnia minus wartość nocna dnia poprzedniego. Jeśli oczywiście nie ma tego dnia 30, no to kosztów zakupu również nie ma. Tutaj sprawdźmy, jakiś błąd został wykonany. A, tu zapomniałem mnożenia. Dobrze, teraz tutaj powielamy tą formułę. Jak widzimy, pewne wartości się pojawiają. Dobrze. Tu mamy koszt kur. Tutaj jeszcze obliczmy sobie, bo też będzie nam to potrzebne, ilość jaj. Ilość jaj. Z treści zadania wiemy, że każda kura oprócz niedzieli znosi jedno jajo. Z racji tego, że będziemy odczytywać wartości z kolumny C, ponieważ kolumna wieczorem już po pierwsze jest po zniesieniu jajek, po drugie po interwencji ewentualnej lisa, wiemy z góry, że tych jajek jest 200 w pierwszym dniu. Natomiast w drugim dniu, czy też w każdym kolejnym dniu, będziemy te jajka zwiększać tak długo, aż nie nastanie niedziela, wtedy te jaja są sprzedawane i ich ilość wynosi 0. Czyli tutaj możemy sobie policzyć następującą rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z niedzielą, jajek mamy 0.
przeciwnym wypadku dodajemy do posiadanej ilości jaj bieżącą liczbę kur. Bo tak jak jest powiedziane, co tydzień jajka są sprzedawane. To jest ilość jaj. Teraz zróbmy sobie, ile kura je pasze. Dlatego je paszy. Dlaczego? Dlatego, żeby obliczyć, ile paszy pani binarna musiała kupić, czyli ile wydała na tą paszę, musimy policzyć, ile tej paszy zeszło. Czyli ile kury jedzą tej paszy. I tutaj mamy zjedzona pasza. Każda kura je 0,2 kg paszy dziennie, przepraszam. Czyli ilość kur razy 0,2. Tu też używamy kolumny C, ponieważ nie możemy użyć kolumny D, gdyż kury porwane przez lisa ewentualnie też przecież w ciągu dnia jadły. Dlatego używamy kolumny C. I tu nam wychodzi jakaś wartość. Kopiujemy ją sobie. O, tutaj mamy te wartości różne. I teraz przechodzimy do, zbliżamy się już do odpowiedzi 4b. To znaczy cena paszy. Cena paszy. Ile kosztuje po prostu, ile kosztują wydatki dziennie na paszę dla kur. Wiemy, ile tej paszy zostało zjedzonych, więc nic prostszego. Pomnożyć te kilogramy razy cenę. Cena to jest 1,9 złotego i to jest cena paszy. To jest cena paszy. I teraz już możemy sobie przez sumowanie cen paszy podać odpowiedź, ile łącznie pani binarna na tą paszę przeznaczyła. Czyli zadanie 4b. I teraz co robimy? No, sumujemy, czyli suma czego? Suma od H1 do bodajże H201. To co może zróbmy na 0,2. Lepiej to wygląda. 13533,70. Sprawdźmy w odpowiedzi. Odpowiedź jest prawidłowa, czyli podpunkt A zrobiliśmy prawidłowo. Dobrze. Teraz podpunkt C. Przyjrzyjmy się temu pytaniu. Każdego dnia pani binarna oblicza swój dzienny zysk, którym jest kwota ze sprzedaży jajek, pomniejszona o koszty paszy dla kur i koszty kur i koszt kur dokupionych w tym dniu. Realnym zyskiem po danym dniu jest suma dotychczas uzyskanych dziennych zysków. Podaj, po którym dniu po raz pierwszy realny zysk pani binarnej przekroczy 1500 zł oraz podaj, jaki będzie realny zysk pani binarnej po 180 dniach. Teraz powoli. Co musimy teraz zrobić? Teraz musimy po pierwsze obliczyć zysk pani binarnej. Zwracam uwagę, że zysk może być dodatni lub ujemny, o czym za chwilę się przekonamy. I musimy również obliczyć sumę zysków, czyli kumulującą się wartość, która zwiększa portfel pani binarnej. Zacznijmy może od obliczenia codziennego zysku
pamiętamy o tym, że oprócz sprzedaży jajek musi pamiętać o jeszcze innych parametrach. Czyli tutaj do komórki i piszemy sobie zysk. Ten zysk oczywiście będzie w odniesieniu do każdego dnia. I teraz co musimy zrobić? Na zysk składają się jajka, ale w niedzielę tych jajek nie ma. Na zysk składa się również kwestia zakupu kur, czyli to też pociąga za sobą wydatki, ale liczone w tym zysku, który, jak powiedziałem, może być ujemny, oraz oczywiście będzie kwestia ceny paszy, bo czy ten zwierzak zniesie jajko, czy nie zniesie, musi tą paszę zjeść. Czyli na początku sprawdzamy, czy liczymy do zysku jajka. No i to tu w zależności od tego liczymy albo nie liczymy. Potem musimy uwzględnić te koszty zakupu kur i ich wyżywienia. Czyli jeżeli mamy do czynienia z niedzielą, to nie mamy żadnego tutaj zysku z jajek. W przeciwnym wypadku mamy tyle zysku, ile jest kur razy 0,9 złotego i musimy od tego zysku pracowanego dzięki jajkom musimy odjąć oczywiście E2, czyli koszt naszych kur i musimy odjąć cenę paszy, czyli ile nasze kury zjadły. O, tutaj sprawdzimy sobie ilość jaj. A tu się pomyliłem, tu było 0,9. O, tu mamy, tu musieliśmy mieć zysk, ponieważ kur było 200, a zużycie to była cena paszy, nie? Dobrze. No tutaj jakiś, dobrze. To jest ten zysk. Tu sobie ten zysk rozpisujemy, jak widzimy, w niektórych momentach jest tutaj, dokładamy do interesu. Ale przez większy okres czasu mamy rzeczywiście górkę. I teraz musimy obliczyć sumę zysków, czyli kumulować poszczególne wartości, aby odpowiedzieć na kolejne pytanie, czyli suma zysków i teraz na początku suma zysków to jest ten pierwszy zysk z pierwszego dnia. Potem będziemy oczywiście to kumulować, czyli równa się to, co do tej pory mamy, plus bieżący zysk, niezależnie czy on jest dodatni czy ujemny. Czyli to, cośmy pracowali danego dnia, dodajemy do tego, co już mamy, mówiąc najprościej. Czyli to sobie kopiujemy i teraz wracamy do pytania. Podaj, po którym dniu po raz pierwszy realny zysk pani binarnej przekroczy 1500 zł oraz podaj, jaki będzie realny zysk pani binarnej po 180 dniach. Czyli w sumie zysków, czyli tych realnych tutaj możliwości. I tutaj właśnie mamy, że po 19 dniu mamy przekroczone 1500 zł, to chodzi o przekroczenie.
Tak jest. Natomiast na końcu będziemy mieli tutaj wartość J181 10220 zł 90 groszy. Będzie to ostateczny zysk pani binarnej po analizowanym dniu hodowli, że tak powiem, tych kur. Czyli przejdźmy do kolejnego zadania. Przecież może odpowiedzi. Tu sobie poprawmy na zadanie 4b. Tu sobie zwiększmy. Zadanie 4c. I teraz możemy sobie zapisać, że suma zysków po 180 dniach. Możemy sobie tą komórkę zwiększyć. I tutaj możemy sobie przepisać, że to jest J181. Też sobie tutaj zróbmy do dwóch miejsc po przecinku. I możemy sobie dopisać, że realny zysk powyżej 1500 zł po 19 dniu. Tutaj widać, mamy 19 dzień i po 19 dniu, czyli po nocce, że tak powiem, mamy 1540 zł. Sprawdźmy teraz wyniki z kluczem odpowiedzi. Po 19 dniu 10220,90 mamy prawidłową odpowiedź. Przejdźmy do kolejnego pytania. Wykonaj wykres liniowy porównujący dzienny przychód, czyli wartość sprzedanych jaj, z dziennymi kosztami pani binarnej w okresie 180 dni. Zadbaj o czytelność wykresu. Czyli tutaj trzeba stworzyć nowe kolumny, dzienny przychód i dzienne koszty. Dobrze. Tu przejdźmy już do kolumny K i tu będzie dzienny przychód. A tu sobie zróbmy od razu dzienne koszty. Dzienne koszty. Dobrze. I teraz tak, jeśli chodzi o dzienny przychód, to przychód uzyskujemy, czyli to, na czym zarabiamy, uzyskujemy wyłącznie z jajek. I w tej formule trzeba będzie podać liczbę jajek mnożoną razy 0,9 w uzależnieniu od ilości stada i oczywiście od dnia tygodnia, który nie może być niedzielą. Czyli jeżeli mamy niedzielę, to przychodu nie mamy, no bo w tym momencie kury jajek nie znoszą. W przeciwnym wypadku każda kura produkuje, w cudzysłowie oczywiście, 90 groszy przychodu. Tu mamy dzienny przychód, on to ma różną wartość. I teraz zróbmy sobie dzienne koszty. No, dziennymi kosztami są tak naprawdę dwie wartości. To znaczy, to co wydajemy na koszt kur i to co wydajemy na paszę. Czyli tak naprawdę te dwie kolumny K i E i L rozbijają kolumnę H. Czyli mamy E2
to co płacimy za kurę, plus H2, to co płacimy za utrzymanie hodowli. O. Tutaj jak widzimy jest ta wartość, która związana jest z opłaceniem kupna nowych kur. Dobrze. I teraz musimy zrobić wykres liniowy. Wykres liniowy. Dobrze. Czyli do wykresu liniowego interesuje nas dzień tygodnia. Może nie dzień tygodnia. Dzień, przychód i koszty. I tutaj sobie wstawmy sobie ten wykres tutaj liniowy. Tu może sobie zróbmy zadanie 4 bodajże D. Teraz musimy go troszeczkę zmienić, to znaczy tutaj sobie można napisać przychody i koszty, przychody i koszty, przychody i koszty. Natomiast tutaj można sobie zapisać tak, myślę przez chwilę co tu zapisać, wartość w złotych, czyli ile wynosi w złotówkach nasz koszt i nasz przychód, a tu możemy sobie zapisać dni, no bo tutaj oczywiście dat nie mamy, bo ich w zadaniu nie było. Też zmienimy sobie dni. To zadanie też, czyli przychody i koszty. Tutaj oczywiście ta skacząca wartość to jest cena zakupu kur. Natomiast tutaj ta wartość opadająca w przychodach to jest oczywiście niedziela, kiedy kury nie niosą jajek. Sprawdźmy w kluczu odpowiedzi. I mamy w sumie tak samo. Czyli zadanie jest rozwiązane poprawnie. Tutaj jeszcze krótka stylistyka naszego tutaj zadania, tak aby było dla wszystkich czytelne. No myślę, że tak wygląda w miarę satysfakcjonująco. Tutaj tak chwilę musimy się przyjrzeć temu zadaniu. Tutaj bodajże chyba ilość jaj była nam do niczego niepotrzebna, no ale to zrobiłem, bo zawsze należy wykorzystać wszelkie parametry podawane przez program. Zadanie nie było specjalnie trudne, było, powiedziałbym, nawet przyjemne. Także myślę, że wytłumaczyłem to w miarę przystępnie. Mam nadzieję, że to zadanie już nie będzie nastręczać problemu i również Excel jest już bliższy naszemu poznaniu. Dziękuję za uwagę.